Przed ukazaniem sposobów leczenia z wykorzystaniem technik energii mięśniowej mięśnia napinacza powięzi szerokiej, ważne jest przypomnienie, że jego komponenta mięśniowa jest relatywnie niewielka i że od około 1/3 długości główny element stanowi powięź biodrowo-piszczelowa. Z tego względu techniki energii mięśniowej będą w miarę skuteczne, jednak nie rozwiążą całego problemu. Konieczne jest również bezpośrednie oddziaływanie manualne skierowane na pozostałe struktury. W celu rozciągnięcia mięśnia napinacza powięzi szerokiej po stronie prawej pacjent leży na prawym boku. Kończyna dolna jest utrzymywana w wyproście i odciążona przez terapeutę. Miednica pacjenta jest utrzymywana tak, by zapobiec jej zbędnym ruchom. Pacjenta prosi się, by napinając mięsień napinacz powięzi szerokiej, próbował położyć kończynę dolną na stole. Po zaprzestaniu skurczu i rozluźnieniu miednica pacjenta jest dociskana i stabilizowana, a mięsień jest rozciągany przez ruch unoszenia kończyny dolnej w kierunku do przywiedzenia. Into adduction.